Zawodnik prawem bardzo poważnie oskarżony. Patryk Gleba, a więc aktualny zawodnik KSW i osoba będąca blisko świata frików, która ma na swoim koncie m.in. głośny skandal polegający na zaatakowaniu wraz z Denisem Załęckim Piotra Szeligi na trybunach podczas gali Fame 16, zaliczył kolejną dość głośną akcję. Tym razem torunianin postanowił przyjechać aż 250-kilometrową trasę do Częstochowy po to, by stanąć twarzą w twarz ze swoim internetowym hejterem oraz jego ojcem. Patryk umieścił na swoim Instastory krótki filmik nagrany już po konfrontacji, podczas którego usłyszał on raz jeszcze przeprosiny z ust ojca chłopaka i wykorzystał tę sytuację, by ostrzec innych internautów przed takim zachowaniem. To nie najlepsze wideo w moim życiu, jakie będę nagrywał, bo dzisiaj na... Ja tego tak, kurwa, nie rozumiem. To jest... Ja nie wiem, kurwa, co mam o tym powiedzieć, ty. Przed dzień, kiedy spotkałem się z moim prawdziwym hejterem, właśnie jestem... Dzień dobry, pana 15-letni syn wyzywał mnie w internecie. Nie, to trochę cringe jest, moim zdaniem. Z jego ojcem, stoi naprzeciwko mnie, porozmawialiśmy, będę bardzo... No mieli, ja przyszedł po język, ja chciał cię pobić. Nie chciał mnie pobić. Chciał mnie ostrzec. A to już mówiłem. Na Heiligu przyszedł i powiedział, że mam brzydko nie mówić o Kizo. Ale nie... Ja nie uważam, że mówię brzydko o Kizo. Ja kiedyś jeszcze będę na koncercie Kizo. Kiedyś jeszcze wszystkie drogi prowadzą na scenę, że tak powiem, nie? Czy obsrany jestem? Jestem obsrany, nie? Tak, ja mu też rowa będę lizał, tak, no. Ja właśnie to robię, nie? Żyć w zgodzie z samym sobą. Nie będę wam pokazywał, kto to jest. Porozmawiałem z całą rodziną. Przeprosili mnie, to mi wystarczy. Także to jest wszystko, co mogłem dla pana zrobić. Teraz bardzo dziękuję panu za wyrozumiałość i bardzo przepraszam za syna. To się na pewno nigdy więcej nie powtórzy. Także to wszystko, co mogłem zrobić i pamiętajcie, nie hejtujcie w internecie. Jakiś czas później Tołkaczewski opublikował jeszcze jedno Instastory, nieco bardziej na chłodno, na którym podkreślił, że nie jest dumny ze swojego zachowania, jednak... MTS to grupa, tu każdy sobie ufa. Wspomniany hejter obrał sobie na cel jego rodzina, szczególnie żonę, w związku z czym złożenie mu wizyty było dla niego sprawą... Znaczy inaczej, ja nie wiem, co ten ziomek mu napisał. Jeśli mu kurwa napisał jakieś rzeczy, no w zasadzie... Nie... Gleba chyba ma dziecko, nie? Nie wiem, jak mu wyzywał dziecko i napisał, że jego żona jest taka sraka i owaka, a tutaj ten ziomek to sugeruje, to uważam, że mógł mu liścia, nie? W nagraniu delikatnie oberwało się również pewnemu bliżej nieokreślonemu influencerowi, który w ostatnim czasie miał sam przeprosić go za swoje zachowanie, a ponadto ma być olbrzymim idolem hejtującego chłopaka. Dziwnym trafem tydzień temu dostałem mocne przeprosiny od wielkiego influencera Polski, który w gorzkich słowach wypowiedział się na mój temat. Sami wiecie, o kogo chodzi. I mam nadzieję, że to nagranie do niego trafi, bo to jest bardzo duży idol hejtera, który mnie i moją rodzinę bardzo zwyzywał. Co prawda nie jest to potwierdzona informacja, lecz można wywnioskować, że Glebie chodziło o Boxdela, który posłał niedawno kilka cierpkich słów w jego stronę na jednym z materiałów na swoim kanale. Ja nie wiem, czy to Boxdel, ale z drugiej strony Gleba też takim populizmem się popisał. Wyskoczyła ta Pandora, a oni zaczynają nagrywać. Ja już nie pamiętam, z kimś nagrywał story, czy tam TikToka, że no bo spotkam coś tam. Jakby na czym polega ten przekaz? Jak chcesz kogoś uderzyć, to jedziesz i go bijesz. Jeśli chcesz, żeby coś wiedział, to mu to piszesz. A jeśli chcesz, żeby ci powiedzieli, o kurwa, sztywne zasady, zajebiście, to wrzucasz film do internetu. Wiesz, o co chodzi, nie? O, z Remin nagrywał. Chcesz być za trzecią osobą, która go przeprosi? Ja nie mam za co go przepraszać, bo ja go nie obrażam. A poza tym, chłopie, proszę cię. Ja ci tylko coś pokażę, chłopie. Rozumiesz? I Gleba. Ja pierdolę, pan Patryk tego nie oglądał. Aż się kamera wystraszyła, stary. A ty się już nie bujaj. No. Na fejmie już pokazałeś? No i co? To już nawet przegrać nie można? A może ja nie chciałem wygrać? Wyobraź sobie, ile osób zarobiło na tym. Wujek Samarytanin. No i co to niby jest? Bo tu mówisz, że jakieś białko. Krótki życiorys Bartłomieja Glinkowskiego AK MGP Garage. Znany on jest z tego, że sprzedawał części samochodowe do grupy Volkswagena, których ostatecznie nie wysyłał, w tym zawieszenia Air Ride. Kradł samochody i to w dużych ilościach, za co siedział później w więzieniu. Protokół konfrontacji. Paweł Juszczak, prokurator prokuratury rejonowej w Opolu, delegowany do prokuratury okręgowej z udziałem protokolanta. Protokolowałem osobiście oraz udziałem... Ten co ledwo czytano... A jak nie ma liter, kurwa, to muszę sobie, kurwa, to dopisywać w głowie, no. Ten, co ledwo czyta. Ja, kurwo, jebana, czytam w 7 językach. I co przeczytam, zapamiętam. Chłop zapierdolił w jakiś papirus, kurwa, ze świecowiecza. Znaczy, ja powiem tak. Ja nie wiem, czy ten człowiek jest oszustem, złodziejem, czy się na kogoś rozjechał, czy siedział w więzieniu, czy, kurwa, defrauduje pieniądze. Nie wiem. Tego nie wiem. Z mordy mi wygląda na śliskiego typa. Po prostu tak mam. Być może jest, kurwa,
wspaniałym człowiekiem. I dla mnie to jest kurwa ziomek, który 3 razy pożyczył samochód Buddzie. Został trochę podpromowany i to jest pan loteryjka. Pompowanie grupy nadawczej, kurwa, kuponami na benzynę i kurwa rozlosowywanie rzeczy, żeby sobie zarobić duży hajs. Postać Żyżeja została wplątana w głośną aferę Pandora Gate, co skończyło się m.in. usunięciem... A tak akurat też jest prawda, kurwa. Tutaj fame to się kurwa trochę jak pały zachowały. Za żart wypierdolili Paramaxila, porozwiązywali kontrakty z pracownikami i zawodnikami. Rozwiązali oczywiście. O Bogzelu rzucili oświadczenia, a potem Bogzel ogarniał całą galę, bo to raczej chyba nie jest ten. Wziął jeszcze swoich ludzi do pomocy i ogarniał całą galę, więc... I nie wiem, kurwa, konsekwencja jakby jest zerowa, nie? Jakby nie uważam, że powinni kogokolwiek z nich wydolić, zrobili jak uważali. Czy to się DJ, czy DJ Palasite? Nie wiem, mam to w c***ie. Dla mnie to jest Mr. Ghost. Poznaliśmy także nowego rywala Adela Tomasza Cheeka, którym okazał się Andrzej Żurom Żuromski, a więc były raper i autor akcji Stop Pomówieniom. Ale to nie jest raper, k***a, to jest troglodyta. Raper, został dopuszczony. Dobra, ja wam pokażę, k***a, jaki z niego raper. 7-7 rocznik, czas szybko zleciał. Kiedyś dzieciak, gdzieś tata po sporych przejściach. Wspominam cię. Ja na freestylu potrafiłbym taką płytę nagrać. Lepszą nawet. Co musisz? Marcoń w trakcie programu wywołał także temat Fagaty, o której wypowiedział się w bardzo ostrych słowach w ostatnim materiale na kanale Freak. Fagata, musisz się z tym powiedzieć, że jesteś zwykłą k***ą. Szczerze, gdybym plunął na ciebie, to byłaby to dla ciebie nagroda. Najlepsze jest to, że jak ja wczoraj to usłyszałem, to powiedziałem, że ona go pozwie i dzisiaj go pozwała. Ludzie się cieszą, że Nathan mówi takie rzeczy, ale on pójdzie do sądu i uwierzcie mi, sędziny nie będzie interesowało, czy kogoś to bawiło na Twitterze. Połowa Warszawy, dlaczego druga połowka się nie wyrucha? Po prostu dziła ciebie. Dajesz temu, kto popadnie i ty nie masz prawa głosu. Musisz się z tym pogodzić. Po tym, co robisz, wybrałeś pieniądze ponad moralność. Zwaga, a za co za prawdę? Stary, tak szczerze, to kurwa to taki jest ciekawy case. Jakby nie chce mi się nawet o tym myśleć, bo w żadnym momencie nigdy bym nie chciał, żeby ktoś myślał, że ja Fagaty bronię. Więc nawet nie wiem, czy chce mi się mówić. Ale to, że jeśli ona go rzeczywiście pozwie i że on na 100% to przegra, to jest bezapelacyjne. Kara finansowa mu grozi pracę społeczne. Kara finansowa i prace społeczne nie są takie najgorsze. Najgorsze, co możesz dostać w takiej sytuacji, to jest, że musisz w mediach społecznościowych ją przeprosić. A nie ma nic gorszego, niż przepraszać osoby, której nie lubisz. Tak szczerze, wolałbym chyba pójść siedzieć na 3 miesiące, niż przeprosić jakiegoś mojego wroga w internecie. Bo to już zawsze tam będzie. Zawsze ty, z tymi słowami, przepraszam tego i nie. Więzienie to straszne miejsce, biorę 3 miesiące bez skrupułów, nie? Nathan w programie poinformował, że na jego cytowaną wypowiedź na temat Fagaty zareagował jej obecny, chyba można powiedzieć, chłopak, a więc Lizak, który napisał do niego prywatną wiadomość ze swego rodzaju prośbą, aby dać jej spokój. I napisał do mnie Lizak po tej wiadomości: Nathan, mówisz, że mnie lubisz i szanujesz. Nigdy nie było złej krwi między nami. Wiesz, że się spotykam z Agatą, nie mógłbyś jej trochę odpuścić? Ej, słuchaj, wpiszcie sobie definicja dzika. To wyjdzie wam nie Fagata, tylko opis Fagaty. Ja stwierdziłem po prostu fakty. Z kolei sama Fagata, poza odbiciem piłeczki w usuniętym już komentarzu, w którym to stwierdziła, że to Nathan jest męską prostytutką i sam chwalił się liczbą dziewczyn z Kindle. Paradoksalnie, jakby Fagata użyła troszkę mózgu pierwszy raz w życiu, doszłoby do niej, że ona ma bardzo fajny argument ewentualnie, że się kłóci z Marconiem. Bo jakkolwiek to zabrzmi, ale Fagata go wypromowała. Tym, że mu obraziła matkę czy coś, bo on jej opluł płatki. I on był wtedy takim gym TikTokerem. Opluł te płatki i jakby każdy miał to do momentu, kiedy ona się jakoś tak turbo mocno jego nie odpaliła i wtedy ludzie oni potem chyba na jakiegoś vloga nagrali, ale już nie pamiętam do końca tej sytuacji. Ja nie wiem, Fagata wszystko tragicznie robi chyba w swoim życiu. Mam nadzieję, że obiady Lizakowi robi dobre, bo się chwaliła, że jest wifi. Rozumiem, co Nathan chce przekazać, no ale niestety za jego słowa czekają go konsekwencje, no. I tego nie mówię ja, tylko kodeks karny. Dostanie najgorszą karę, jaką może dostać, a mianowicie jak przegra rzeczywiście, jak rzeczywiście to będzie w sądzie i to przegram, to będzie musiałem przeprosić. Bo to tam prac społecznych chyba nie dostanie, jak jest niekarany. Jakoś go z tego wyciągną. Dostanie grzywne, a koszty sądowe i przeproszenie i siemano, nie? Kolokwialnie mówiąc, zaliczył, a także, że chodzi na programy z mamą, gdy... Tylko też musicie zauważyć jedną rzecz, bo ja nie uważam, żebym był dobrą osobą, żeby bronić Nathana Marconia przed tym, co robi czy co mówi. Myślę, że sobie z tym radzi bardzo dobrze sam. Też jedną rzeczą było, że oni mogli się pogodzić te 2 lata temu, chyba 2 lata temu to było. Ona wypuszczała te płatki i tam tylko ta głosówka od Stewarta wyszła i tam Steward też zbytnio chyba... No to, że potem Steward się okazał, kim się okazał, to wiesz, to jakby to nie jest ważne w tej historii, ale że jakby nie żywi urazy, to tak trochę ludzie jej odpuścili, ale od tamtego momentu no to ona zrobiła wszystko źle, co mogła zrobić źle.
groziła zabiciem psa, chciała zrujnować komuś biznes. Ten OnlyFans, który też jest tak dziwnie odbierany w Polsce. Też rozumiem, że Nathan mógł swoją opinię trochę zaostrzyć. Ja tam najbardziej trafiłem Nathana, jak nagrywał te swoje gym vlogi, to podobne filmy. I co z tego miał? Prawda jest taka, że z kontentu siłownianego zarabia WK Dzik. Jakaś Chodakowska, Lewandowska, ale to jest bardziej taka nisza 40-letnich kobiet, które tańczą przed telewizorem, pomiędzy przekładaniem naleśników w domu, jak mają chwilę tego. A poza tym to ta nisza nie jest jakoś mocno wyeksploatowana, bo jest bardzo przejęta przez parę osób, nie? AJ. Kurczę, czy AJ taki typowy gym content robi? No, chyba na TikToku robi. Też widziałem, że doradza ludziom, co kupować tam za 1000 zł, jak zacząć ćwiczenie. Okej, na TikToku tak. Ale jego YouTube to bardziej są efekty jego ciężkiej pracy i przyrównywanie się do innych branż, nie? Bo on tu trochę z jakimiś siłami specjalnymi, tu z marynarką wojenną, tu z policjantami coś tam, a dookoła sportu się kręci, że no dobrze, no to AJ też. I problem jest chyba taki, że jak nie jesteś trenerem personalnym, który rozpisuje diety i nie masz jakiejś dobrej renomy, to nie zarabiasz jakoś dużo pieniędzy. Bo może Nathan fajnie prowadził tego TikToka, ja nie wiem, bo ja totalnie nie z tej branży, to zresztą po mnie widać. No to co, dostał jakiegoś deala za 1000 zł raz w miesiącu? No nie pieniądze z tego miał. A tutaj trochę wiesz, trochę poddymi, coś tam, dostanie walkę. I o innym hajsie mówimy, nie? Tak, dostał szansę na spory zarobek i się tego trzyma. Jak Fagata Kutasa. Z tego co powiedział, nie? Żeby nie było, że jakiś pozew dostanę. Trochę mu się nie dziwię, czasami mu się dziwię. To tam. Uważaj, ty pozew dostaniesz. Myślę, że po co? Jestem skarbnicą wiedzy, a to by mnie zmotywowało, żeby uchylić rąbka tajemnicy. Właśnie jakbym miał znaleźć jakiś jedyny plus Fagaty, to jest to, że Lizak ją akceptuje. Jest to dla mnie mega losowe, jest to dla mnie losowe, ale no niech robi co uważa, nie? Na YouTube'owy kanał organizacji została nałożona blokada za naruszenie wytycznych dla społeczności YouTube, co może wiązać się z zablokowaniem możliwości publikowania treści na kanał przez 7 dni, co z kolei bardzo utrudni zarówno promocję, jak i samą realizację gali, która jest już za niecały tydzień. Powodem domniemanego nałożenia ograniczeń jest walka Bagiety z Olejnikiem z gali Prime 6, która została opublikowana jako free fight wczoraj na kanał Federacji, a już dzisiaj po kliknięciu w link pokazuje nam się informacja, że film został usunięty z powodu naruszenia wytycznych dla społeczności YouTube'a. Na ten moment nie wiadomo, jaki był konkretny powód nałożenia ograniczeń. Ja wiem, jaki jest powód. Miałem dzisiaj taką rozmowę, czy chcę streamować tą konferencję. Ja mówię, co? Nie. No ale słuchaj sobie, mówię, nie no kurde, daj spokój, co ty do mnie mówisz. Więc nie byłem skłonny. Ty mówisz, że jebiesz, ja raczej z Maciasem się zadajesz. Kurwa, z Mistrzem też się zadaję z naturalem. A to, że im mówię, że są kurwa australopitkami, bez mózgu, to jest osobna para kaloszy. Ty zresztą piszesz, mówisz przez otwarte. Trzeba było brać za 30 tysięcy? Stary, za 5 milionów bym tego nie zrobił. Jaki powód usunięcia? Nie wiem, jak będą chcieli, to wam powiedzą. A to też jest dziwne, że za tak błahy powód, bo to nie jest nic powiązane z tym, z jakąś przemocą i tak dalej. Na tych konferencjach naprawdę, kurwa, we wszystkich federacjach takie dantejskie sceny się dzieją, które jeden do jeden łamią, 15 podpunktów regulaminu YouTube'a. Jak już trzeba, to film zlatuje za jakąś pierdołę, nie? Jak bowiem podaje regulamin YouTube'a, jeśli kanał naruszył zasady po raz pierwszy, to prawdopodobnie skończy się tylko na upomnieniu. Jeśli jednak w ciągu 90 dni zdarzyło się to po raz drugi, to nałożone zostaną wspomniane ograniczenia na publikację treści. Nie, stary. Pierwsze ostrzeżenie dostajesz kiedykolwiek i ono nie mija nigdy. Ale potem dostajesz pierwszą flagę i na pierwszej fladze nie publikujesz przez tydzień, nie robisz live'ów przez tydzień. Potem jak w ciągu 90 dni drugi raz się to wydarzy, no mógłbym trochę opowiedzieć. Na 7 dni. Ten drugi, czarny dla Prime'a scenariusz wiązałby się z poważnymi problemami federacji, gdyż nie dość, że konferencji... Rok temu robili Prime, przedostatni, gdzie tam 90 dni. Słuchaj, jeśli dostajesz flagę pierwszą, to tak zwane ostrzeżenie, które nic nie robi, 5 lat temu, to ona nadal będzie na kanale. Ja też tak miałem. Ja flagę dostałem, w 2017 roku za jakiś film z rozmów i ona już była zawsze. To jest ta flaga ostrzegająca. I potem następne, jakie dostajesz, pierwsza to jest na 7 dni blokada, druga na 2 tygodnie, trzecia kasują ci kanał. Te 3 ostatnie, o których mówiłem, wygasają po 90 dniach, ale ta ostrzegająca zawsze będzie. Czyli jak już raz dostaniesz ostrzeżenie, to nieważne czy za 3, za 10 czy za 15 lat dostaniesz jakąkolwiek flagę, będzie się to wiązało z blokadą 7-dniową. K
każdą kolejną z tych trzech flag, owszem, ona wygasa po 90 dniach. Czyli oni, jak powiedzmy, teraz dostali flagę i YouTube jej nie zdejmie, to będą mieli blokadę na 7 dni, a za 90 dni już jej nie będą mieli. Jak za 90 dni znowu dostaną flagę, to znowu będą mieli na 7 dni. Ale jak w ciągu tych 90 dni dostaną drugą flagę, to będą już mieli na 15, rozumiesz? Tylko doszło do bardzo dziwnego paradoksu, bo jeśli zostałyby teraz streamowane na innym kanale, to nomen omen, ten kanał posłużył do tego, żeby ominąć blokadę. I to tak jeden do jeden. Bo paradoksalnie, wczytując się w regulamin YouTube'a, ja niesłusznie w ogóle nawet zostałem osądzony. Bo mój kanał nie służył do tego, żeby obejść poprzednią blokadę, bo on był równolegle prowadzony. Oni nie mają kanału równolegle prowadzonego. No. Jeśli chodzi o sekundę, trzeba monitorować tą sprawę. W niedzielne popołudnie na Instagramie użytkowniczki o nazwie Olivia Victoria Czajka ukazała się cała seria Instastories, które, jak się okazało, były poświęcone bardzo poważnym zarzutom, m.in. w kierunku Dawida Ambro, czyli telewizyjnego celebryty i jednocześnie jednego z bardziej doświadczonych polskich freakowych zawodników, który swoją karierę rozpoczynał już na pierwszej gali Fame MMA, a aktualnie zasila szeregi Federacji Prime. Olivia poinformowała, że zgłosiła się do niej bliska koleżanka, która opowiedziała jej o swoim dramacie, który miał rozgrywać się przy udziale właśnie Ambroziaka oraz jego kolegi. Według relacji wspomniana dwójka miała zmuszać poszkodowaną do zażywania substancji psychoaktywnych, a następnie ją wykorzystać. Nie mogę dużo o tym mówić, dla dobra sprawy, więc mogę tylko powiedzieć, że to są, że bardzo dziewczyny w tych czasach zrobią wszystko dla pieniędzy, dlatego, żeby mieć trochę poklasku i w tym momencie zostałem wykorzystany do tego, żeby, no jestem osobą medialną, jaką osobę zaczepić, żeby było głośno, żeby można było parę złotych wyrwać. Okej, okay. No to teraz klasyczna sytuacja. Jeśli kobietę ją odurzyli, to są kurwami jebani do odstału i mam nadzieję, że zdają, a jeśli ta kobieta ich pomawia, to samo jej życzę, tylko w drugą stronę też, żeby zdała. Nie ma nic bardziej obrzydzającego niż kurwa gwałt, wykorzystywanie, odstawanie ludzi i robienie ich z kolegami, czy nawet koleżankami, ja nie wiem, bo nie uczestniczę w takich rzeczach. Dlatego też uważam, że winni powinni kurwa zdać, czy pomówienia o